rozgrzewamy połowę masła i przesmażamy na nim posiekany czosnek. Następnie dodajemy szpinak, smażymy jakieś 5-6 minut, aż zrobi się miękki i odparuje z niego większość płynów. Do serka dodajemy posiekane suszone pomidory, szpinak, doprawiamy solą i pieprzem i dokładnie wszystko mieszamy. W rondlu rozpuszczamy resztę masła, wsypujemy mąkę, chwilę zasmażamy. I wlewamy ciepłe mleko. Podgrzewamy na małym ogniu, aż sos tam zgęstnieje. Doprawiamy solą i pieprzem oraz gałką muszkatołową. Dolewamy odrobinę białego wytrawnego wina i zdejmujemy z ognia. Dno naczynia do zapiekania pokrywamy sosem beszamelowym. Układamy na nim płaty makaronu. Ponownie smarujemy sosem. Nakładamy masę szpinakową. Posypujemy startym serem. I powtarzamy całą czynność trzykrotnie. Ostatnią, piątą warstwę makaronu polewamy resztą beszamelu i posypujemy serem. Całość przykrywamy niezbyt dokładnie folią aluminiową i wstawiamy do rozgrzanego na 190 stopni piekarnika. Pieczemy około 35 minut, 10 minut przed końcem zdejmując folię. Po upieczeniu odczekujemy 10 minut. Dzielimy na porcje. Gotowe! Smacznego!